Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry God of War. Zostaw kciuka, subskrypcja, dzwoneczek, no a my kontynuujemy. Zajdź też oczywiście do linku w opisie. Co się z nimi stało? Użyj rozumu. Dobra, mamy ślady ognia. Leżą wszyscy razem. Może ukrywali się przed czymś, co ziało ogniem. Smokiem? Ale i tak zginęli. Nawet nie zdążyłem broni wyciągnąć, nie? A ten już mnie ugryzł. Co to znaczy? Tak jest. A, dobra, dzięki za info, że to znaczy. Wejdę na. To znaczy, poluję na śmierć. Świetnie. Tu, chłopcze. Tak jest. Poluję na śmierć. Czy to znaczy, że ktoś zginął podczas polowania, czy naprawdę próbował schwytać śmierć? Tak czy inaczej, nie brzmi to dobrze. Król krasnoludów. Zguba ludzkości. Chyba nie był dobrym królem. Ciekawe, czemu go tak nienawidzili. My już nie żyją. To bez znaczenia. Otr po raz kolejny uwolnił się z łańcuchów. Tym razem jednak zamiast odlecieć, zaczął atakować swoich dozorców i ma zamiar spalić Wyrgord na popiół. Ukryliśmy się w odległych jaskiniach, które w przeszłości dawały nam schronienie. Król zapewnia nas, że nowe pęta będą nie do zerwania. Jeśli ktokolwiek mógł stworzyć niezniszczalny łańcuch, to tylko moc Gaonir, budowniczy potężnej twierdzy Konsungardu. Zamiast nowej wspaniałej epoki w Wyrgordzie, chwała królowi krasnoludów, obrońcy ludzi. Ci ludzie wydają się bardzo przyjaźni, choć niewiele im się to zdało. Ale... ciekawi mnie to. Ciekawość bywa zgubna, chłopcze. Skup się. Ej, dobra, a my jesteśmy tu na tym obszarze, tak? Że tu nie mam jakby regionu wyświetlanego jeszcze. Więc nie mogę zobaczyć, czy coś tutaj już odkryłem, czy jeszcze nie. Teraz mi się powinien region odkryć. Jak się w ogóle wznosi tak wielkie posągi? Krasnoludy są zaradne. Irytujące, ale zaradne. Te krasnoludy musiały być naprawdę ważne. Brzmi jak smok. Nie wiem, co mi to da, ale... nie, puść to. Są kurde momenty, kiedy bezproblemowo trafiam. Dobra. A coś jeszcze? Też jest na łańcuchu? Widzę tam coś. A no jest. Widzę wrogu. Nawet go nie przyciągnęło, nie? Taki pierdol dostał. Młody. Hej, mamy jakiś skarb. W wyspie stoi posąg Tora. To tam został pochowany ojciec ducha. Kurna, ile tu jest rzeczy do... No idę. Też nam się odkryło, dobra.
Tak, tam mamy wdupiony ten, więc musimy podskoczyć tutaj. Co ty żeś młody podpierdolił? A, okej. Zablokowało to chyba. Tak mi się wydaje. Ale wejdźmy tu na górę tak czy siak, bo mamy jakieś tutaj wspinanie. Szczelina. Szczelina i zejście. Dobra, ale ta szczelina raczej mi wrogów nie da, no właśnie. 11 z 18. No, bardzo mnie to cieszy. Pięknie gra pokazała, gdzie jest tutaj coś. Tędy mogę raczej tylko zeskoczyć. Już nie żyje. Dostał jednego strzała. Okej. Jakiś kruk tu jeszcze nie widzę. Dobra, czyli prawo ogarnięte. Dobra, no tam mamy smoka, a tu coś jeszcze jest. Chłopcze. Skurczyby, gdzie je ogniem. Dobra, wpisuję do dziennika. To fajnie. To sobie zaraz przeczytamy. Sześć wilków, dwóch ludzi, oto oni mnie wzywają. 13 draugów, 9 ludzi, oto oni mnie wzywają. 3 sześciu ludzi, 1 troll, 14 ludzi, 1 smok, 99 ludzi. Ci ludzie chyba słabo znali się na łowiectwie. Powinni byli poprzestać na jeleniach i dzikach. Aha, okej. Lista zmarłych. Dobra, tam jest jeszcze jakieś wejście. A, tylko tędy to ja raczej zejdę. Dobra, czyli to nie jest wejście, a wyjście. W takim razie do smoczka. Uważaj na ognisty dech. Przecież uważam, chłopcze. Ja uważam, a ty? Wracamy po crashu gry. Ogarnąłem tu wszystko jeszcze raz dookoła. A nie wszystko jeszcze. Zapomniałem o tym. A ostatnio pochwaliłem grę, że już od dawna mi nie crashowało i mi kurna dzisiaj jak nagrywam ten piąty odcinek z rzędu, bo to jest piąty odcinek, to już mi 3 razy dzisiaj gra skraszowała. I raz oczywiście mi wywaliło FPS-y, w sensie no spadły tam do 10, nie? To już czytaliśmy, więc nie będziemy tego czytali drugi raz. Uważaj na ognisty dech! Przecież uważam, chłopcze! I podczas walki z tymi mi... z tymi mobami mi wzięło i skraszowało. Dlatego to tam nie rusza, to. Smok na łańcuchu. Mama mi o nich opowiadała. Ten smok jest niebezpieczny. Nie wiem, gdzie w tym ryku i pluciu ogniem dopatrzyłeś się smutku. Myślę, że był wolny. Nie ma zbyt wielu grobów. Musiała być mała. No, miałbym go nie uwolnić. Mam
Mama opowiadała o trzech uwięzionych smokach w gardzie. Ołtarz ma z tym związek. Na co kole widziałem trzy runy. Znajdźmy jeszcze dwie i uwolnijmy go. To nie nasza sprawa. Wiem, ale mama by tylko chciała. Powinniśmy to zrobić. Nie ulegaj emocjom. Wrogowie nie zawahają się użyć ich przeciwko. Tylko, że ja chyba tutaj wychodzę tak stąd. Albo i nie. Chyba ta osada była jedna. Czy jak klikam jedynkę, to możesz zmienić. A, bo nie masz topora. Dobra. To tłumaczy, czemu nie chciał zmienić. Dobra. To se zrzucę, żeby mieć po prostu. Co tu mamy? Kurna, jakie to jest rozbudowane. O tym będą. Się skitrał, kurde, jak podatek kolejny od Morawieckiego. Dobra, uwolnijmy najpierw tego smoka, bo on będzie tu przeszkadzał cały czas. To też jakaś fajna zagadka jest. Ej, smoku, ja cię chcę uwolnić, a ty tak we mnie napierdzielasz. Mówisz, że niszczenie pozostałych jest zbyt ryzykowne. Tego chciałaby twoja matka. Tak. Nie ciesz się, Włocze. Jeśli smok zaatakuje, będziemy musieli go zabić. Zobaczymy. Dobra, no mam jakoś na górę wejść. Gdzieś jest jeszcze jedna, do której nie dotarłem, ta. Dobra, tu była jedna, tak? Gdzieś. Ło!
dzieje? Nie wiem, czy go przypadkiem nie uwolniłem właśnie. Ale raczej nie, no bo jeszcze jednak gdzieś jest stado rozwalenia. Maksymalny level. Tu jeszcze nie schodziłem. Okej, czyli to jednak mogę tu przejść. Tu jest jakiś jeszcze skarb. Tu, chłopcze. Tak jest. Ciekawe, kto to zapisał. Zasypuję ziemią okaleczone zwłoki kolejnych mieszkańców. Zasypuję. Okej. Wiedząc, że w tym samym czasie moc Gernir z radością spogląda na nowe schwytanego potwora. Przeklinam jego imię. Król Krasnoludów ceni posiadanie troli i smoków bardziej niż bezpieczeństwo swych poddanych. Ludzie, którzy wiernie służyli i oddawali mu cześć, stracili życie podczas polowań i nikt o nich nie pamięta. Próbowałem uwolnić tę bestię, ale mi się nie udało. Moc Gonir wymierzył mi karę. Zostałem wygnany z konunsgardu i zmuszony do grzebania zmarły. Być może tak właśnie powinien skończyć niegdyś dumny łowca, którego polowania przyspieszyły upadek Vajgardu. Berthold. Okej, dobra. Tym się zajmę za chwilę. Będzie łatwizna. Aha, tu nie przejdę teraz jeszcze, dobra. Tam jest ostatnia pieczęć, nie? Dobra. I tu mamy N-kę i F-kę. I pewnie odwrotnie. A, nie tą F-kę, dobra. Jest tam napisane? Trua, to znaczy wierzyć albo ufać. Więc nadal ufali swemu królowi, mimo tego, że tylu posłał na śmierć? To przecież rozkaz. Ufać władcy pomimo wszystko. Dobra, nie mogę tam się dostać do tego posągu? Halo? Muszę iść dalej, żeby tego smoka uwolnić? Aha, stąd będę wychodził, dobra. Już widzę. Tam jest jakieś przejście w prawo. Jeszcze moment. Tu, chłopcze. Kolejny. To Skadi. Mama ją lubiła. Świetna łowczyni. Zgadza się, zwali ją królową łowów. To jej ojciec. I upolowana zwierzyna. Dobrze ją wyszkolił. Ostatnia rycina. Znowu jej ojciec. Są razem. W śniegu. I nadal tam są. Niezła historia.
A, okej. Wybuchające ciule. 5 z 6, w dobrą stronę to idzie. Okej. Musiało robić wrażenie. To sobie mogę otworzyć. Ale tam jeszcze jest coś do zrobienia. Dobra, pewnie opuszczenie wody tym. Im nauczkę. Roma! Nie jestem gotów. Jazda! Mogę działać. Roma! A jest młody. Bardzo ładne. Bardzo ładnie. Dobra, wróćmy, bo tak, tutaj coś jeszcze chyba było do zebrania. To mi się moby od razu zlurowały na mnie. Skompletowałem zestaw, dobra, git. Czyli wszystko, co tu było do zebrania, zebrałem. Okej, to masz do przeczytania, młody. Kurna, trochę tu tego jest jeszcze. Król zmuszał poddanych do polowania. O, Acko. Do zwabienia potwora wykorzystywaliśmy uwięzioną sarnę. Poranny wiatr niósł jej rozpaczliwe ryki. Wkrótce młot śmierci wyszedł z ukrycia i ruszył w jej kierunku. Zapach polanej trawy, żenie umierającej sarny, strach przed śmiercią. Żążenie. Pod wieloma z nas ubiegały się nogi. Uderzyliśmy, gdy tylko troll pojawił się na polanie. Myśliwi na przedzie padli pierwsi, spaleni na popiół. Nie mieliśmy czasu, by zmienić strategię. Zagoniliśmy rozwścieczonego trolla nad jezioro 9. Tam w końcu go powaliliśmy, ale podczas obławy zginęło kolejnych 30 ludzi. Gdy powróciliśmy, król Monsgenir zarządził całotygodniowe celebracje. Na uroczystościach nie pojawiło się zbyt wiele biesiadników. Nie znaczy to jednak, że poddani
nie byli dumni ze zwycięstwa. Po prostu Veigar stracił ćwierć swojej populacji. Obawiam się, że krasnoludowi zapewne umknęła smutna ironia tej sytuacji. Na smoki i inne potwory? Miał tupet, co? O, ja tam nie dolecę nawet tym. Boże, stąd? Stąd, dobra, doleciało. Co tu mamy za tymi drzwiami? Ojcze? Musisz to zobaczyć. Tamta dźwignia chyba go uwolni. Zaatakuje. Wiem, ale nie możemy go zostawić na uwięzi. Moje emocje znów biorą górę. Nie słyszysz ich myśli. Ja słyszę. Zignoruj je i... przygotuj się. Ja umiem. Almotika. Uważaj, ojcze! Teraz myśli ten stwór. No nic, ale był wdzięczny za śmierć w walce. Nie chciał umrzeć w niewoli. Jesteś coraz zręczniejszy. Dobrze walczyłeś, Atreusie. Dziękuję, ojcze. Smok się wkurwia. Coraz bardziej. Ale ja chyba wyjdę tam koło tego smoka. Tak mi się coś wydaje. Tam, gdzie był ten kruk jeden w tej, a... no kurde. No. Jesteśmy chyba idealnie pod nim jakoś. Ślady śmierci. Co tu jest w pancerzu jeszcze? No, jakiś talizman pewnie słaby. Co tu nam zostało na tym obszarze? Jeden kruk i oddane przysługi. Przysługa jest tutaj. Oh, w końcu świeże powietrze. A jednak nie wyszli. A no tak, tu był przecież łańcuch, do którego nie mogłem się dostać. Tak jest. Odpalaj, młody. Chłopcze, przygotuj się! Nie ma za co! No i ładnie. Niewola Otra. Jeszcze tutaj bym się chciał przejść, bo tym czymś nie szedłem. Zeskoczyłem z góry. A i tak w tą stronę jest wyjście. No dobra. Przysługi oddane, został jeden kruk gdzieś tutaj. Którego raczej nie znajdę, no ale się tym nie przejmuję za bardzo, bo... nie są one jakieś takie... do końca warte robienia, nie? Co się stało z ludźmi, którzy tu żyli? Użyj rozumu, chłopcze. Tak, tak. Użyj rozumu. Dobra, więc zły król krasnoludów zmuszał ludzi do polowania na potwory. Zamykali je w klatkach, a potem... nie wiem.
coś przeoczyliśmy. Wewnątrz zamku? Nie. Odkryliśmy tam tyle, ile się dało. Ale rozglądaj się za uwięzionymi smokami. Może jeszcze dowiesz się więcej o tym królu. Dobra, to jest posąg ten, co mamy zniszczyć do questa. No dobrze, moja pierwsza praca. Tak, mogliśmy dowoli szaleć po lasach, o ile nasze żarty bawiły króla elfów. Wygłupialiśmy się i wkładaliśmy miejscowym śmiertelnikom. Nie da mu tego dokończyć. A dopóki nasze żarty bawiły, pozostawaliśmy bezkarni. Wiesz co? Opowiem później. Coś jeszcze tu z nami walczy? Aha, tu. No, oto i on. Pewnie ma jakiś słaby punkt. Posąg posągiem, ale chciałbym zobaczyć, czy tutaj coś jeszcze jest na wodzie z tej strony. A zawsze mogę zacumować z tamtej, nie? No dobra. Ale tym posągiem zajmiemy się już w kolejnym odcinku. No teraz to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i życzę Ci oczywiście miłego popołudnia. Zapraszam na kolejny odcinek i na streamy, które są na Twitchu. Link oczywiście w opisie. Cześć!